Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Kołodziej, jestem pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego. Zajmuję się na Uniwersytecie literaturą i malarstwem, z czego będę, jak Państwo zobaczą, podczas tego wykładu całymi garściami czerpał. Zajmuję się też edukacją na różnych poziomach kształcenia i jestem też nauczycielem języka polskiego w 8. prywatnym akademickim liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Pracuję w tej szkole od 23 lat, podobnie zresztą jak na uniwersytecie. I wszystko to, o czym będę Państwu dzisiaj opowiadał, to wszystko zostało jakoś przepracowane przeze mnie i przez moich uczniów na zajęciach. Czyli, krótko mówiąc, będzie to efekt pewnych bardzo konkretnych, praktycznych doświadczeń. Temat, jaki Państwu proponuję dzisiaj, brzmi: sztuka jako forma rozumienia ludzi. Konteksty kulturowe i międzykulturowe w uczeniu i uczeniu się języka obcego i drugiego. Oczywiście dodam od razu, że wszystkie te rzeczy, że ten projekt, który Państwu tutaj zaproponuję, przedstawię, on też oczywiście robiłem go z uczniami, dla których język polski jest pierwszym językiem, więc niekoniecznie to wszystko, co tu będę mówił, musi się odnosić tylko do języka obcego i drugiego. To wszystko zależy od stopnia zaawansowania danego człowieka, danej grupy, danych uczniów konkretnych, prawda? Każdy nauczyciel, każdy z nas potrafi ocenić, które rzeczy z kim można omawiać i z jakich powodów. Najpierw powiem parę słów na temat pierwszej części tego tematu, czyli sztuka jako forma rozumienia człowieka. Pierwszą rzecz, na jaką chciałbym zwrócić uwagę, pierwszą rzeczą jest to, że jest w ogóle to słowo sztuka. Słowo sztuka pochodzi od tego samego, co słowo sztuczne. Sztuka jest sztuczna, jak się okazuje. Czyli jeśli jest sztuczna, to znaczy nie jest prawdziwa. Ale to nie znaczy, że sztuka nie mówi prawdy. Sztuka jest, może być w każdym razie, jedną z form rozumienia człowieka. To za chwilę jeszcze rozwinę. Na przykład jak czytamy Zbrodnię i karę, to przecież wiemy, że ta cała książka jest wymyślona i że żaden Raskolnikow nie żył i nie zabijał żadnej staruszki siekierą. Więc to jest wszystko sztuczne, wymyślone, fikcyjne. Ale za tym sztucznym wytworem, za tym czymś wymyślonym, kryje się jakaś głęboka prawda o człowieku. Jakaś głęboka prawda psychologiczna, której nikt nie zakwestionuje. Ale jest to trochę inna prawda, w sensie inaczej podana, niż to, co możemy przeczytać w książkach do psychologii. Czyli możemy poczytać w książkach do psychologii o totalitaryzmach, o tym, jak pewne idee zamieniają się w ideologię, z jakich powodów ludzie to robią, dlaczego tak jest, że niektórzy dochodzą do wniosku w pewnym momencie, że można zabijać niektórych ludzi po to, żeby czerpać z tego jakieś korzyści. Da się o tym czytać w książkach do historii, da się o tym czytać w książkach do psychologii, ale można też o tym czytać w książce pod tytułem Zbrodnia i kara. I wydaje mi się, że często ten tekst sztuczny, ten tekst wymyślony, fikcyjny jest łatwiejszy w odbiorze dla przeciętnego człowieka niż jakaś skomplikowana książka naukowa, psychologiczna, ponieważ ta prawda o człowieku podana jest właśnie w sztucznej formie, czyli w formie pewnej fikcji, która jest atrakcyjna pod względem, no jakby sama w sobie jest atrakcyjna, jest jakaś fabuła, coś się dzieje, jakieś zwroty akcji, jest to po prostu dla nas bardziej interesujące. Będę mówił o kontekstach kulturowych i międzykulturowych, czyli o pewnych materiałach, pewnych tekstach, które możemy jako nauczyciele uczniom proponować jako konteksty właśnie, czyli jako pewnego rodzaju obudowę tekstu, który uznajemy za główny. Prawda? Nie będę mówił o tym, jak dobierać te teksty główne i z jakich powodów, to tylko tak śladowo gdzieś tam w czasie wykładu. Natomiast skupię się przede wszystkim najpierw na sztuce. To, co tutaj Państwo widzą na zdjęciu, to jest wnętrze, czy jedna ściana jaskini w Hiszpanii. I na tej jaskini, czy w tej jaskini widzimy zdjęcie, widzimy namalowane ludzkie dłonie, odbicie ludzkich dłoni. Nawet dziś potrafimy stwierdzić, jaką techniką wykonywano to, przykładali ręce. No, i za pomocą no, barwników wtedy już dla nich jakoś tam dostępnych pozostawiali takie ślady. Zwróćcie Państwo uwagę, że ci ludzie musieli sobie zadać wiele trudu, żeby te malowidła tam powstały i jeszcze nie mieli żadnej gwarancji, że ktokolwiek ten komunikat zawarty w tym artefakcie, w tym malowidle, że on kiedykolwiek do kogoś dotrze.
Przecież te jaskinie, one były ciemne, tam nie było światła, więc trzeba było, mówiąc w cudzysłowie, zmarnować trochę światła po to, żeby zrobić takie malowidło. I to wszystko się dzieje 40 tysięcy lat temu. Hiszpania. Tutaj zobaczcie Państwo, mamy Indonezję, również 40 tysięcy lat temu i bardzo podobną rzecz. Przecież nie jest możliwe, żeby ktoś z Hiszpanii jechał do Indonezji, żeby podpowiedzieć kolegom, co malować i jak malować. Popatrzymy na jeszcze inny koniec świata, czyli jaskinia rąk lub jaskinia dłoni, to się nazywa w Santa Cruz w Argentynie. 13 tysięcy lat temu, tak się to szacuje. Bardzo podobna rzecz. Nie jest możliwe. Wprawdzie ci mieszkańcy dzisiejszej Argentyny tworzyli później niż ci w Indonezji, ale nie jest możliwe, żeby w tamtych czasach przemieścił się ktoś po to, żeby podpatrzeć, co robili ci w jaskiniach w Indonezji. Zwłaszcza, że robili to wszystko w jaskiniach, czyli w miejscach, które nie są ogólnie dostępne i w miejscach, których nie ma światła. Czyli popatrzcie Państwo na co tam się w tych jaskiniach działo. Oni musieli sobie zadać wiele trudu, żeby pozostawić takie ślady. I za każdym razem, jak oglądam te malowidła, to za każdym razem mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tam żyli, oni mnie pozdrawiają. Oni do mnie mówią, cześć, to ja, tu jestem, tu byłem, zostawiłem ślad. Przecież równie dobrze można by powiedzieć, że te ręce, które teraz widzimy, że one ktoś je namalował niedawno, nie 13 tysięcy, nie 40 tysięcy lat temu, równie dobrze mogło to być na przykład rok temu na murze berlińskim. Tu mamy zdjęcie z muru berlińskiego z roku 2019, gdzie mamy trochę podobny zabieg. Nie sądzę, żeby to było intencjonalnie nawiązanie do tego, co się działo w Argentynie czy w tej jaskini w Indonezji, ale zabieg, pomysł ten sam. Jakoś ludzie, jak się okazuje, potrzebują zostawiać po sobie ślad, tworzyć sztukę. I tutaj jeszcze ciekawe, że niezależnie od czasu i miejsca, to, co jest namalowane, jest bardzo podobne. I ciągle widzimy jakby te ludzkie, otwarte dłonie, zwłaszcza to w Argentynie jest takie dla mnie bardzo sugestywne, tak jakbym widział tłum ludzi, którzy koniecznie chcą powiedzieć, tu byliśmy, tu jesteśmy, to my, to ja jestem człowiekiem. Nie jestem przypadkiem we wszechświecie, nie jestem zwierzęciem, jestem jakimś bytem świadomym, jestem człowiekiem, chcę Cię pozdrowić. Tak można by sobie to wytłumaczyć. Ten fenomen sztuki, w książce Mózg, fascynacje, problemy, tajemnice, Jerzy Vetolani mówi tak, że jedną z cech charakterystycznych dla gatunku ludzkiego jest zdolność do tworzenia, oceny, odczuwania przyjemności z dzieł sztuki. Żadne ssaki, mówi ten neurobiolog, nie tworzą świadomie dzieł sztuki. Nawet jak jakieś małpy coś pomalują i się nam wydaje, że tam to jest jakiś sens, to te malowidła mogą mieć duże walory estetyczne, ale to nie jest to samo, co twórczość, świadoma twórczość człowieka. Ta sztuka, mówi Vetulani, ona bardzo późno powstała w ewolucji naszego gatunku. Widzieliśmy, że na przykład te ślady z jaskiń to jest 40 tysięcy lat temu, prawda? Czyli od pewnego momentu ten byt na Ziemi, który dzisiaj znany jest jako człowiek, zaczął tworzyć sztukę i nie żal mu było czasu, nie żal mu było nakładów, światła, trudu, czasami trzeba było się wspiąć na jakąś wysokość i bez żadnej gwarancji, że ktokolwiek, tak jak powiedziałem, kiedykolwiek to zobaczy. Wiele tych malowideł, tak jak groty w Lascaux na przykład, zostały odkryte zupełnie przez przypadek. Lascaux to były jakieś dzieci, które w 1940 roku po prostu weszły do jakiegoś otworu większego, tam gdzieś im piłka wpadła i nagle się okazało, że tam są takie cudowne rzeczy, prawda? Czyli ten komunikat to coś, ten przekaz, ten wytwór człowieka, ta chęć ekspresji przetrwało tyle lat. I teraz Vetulani stawia taką tezę, dość w sumie oczywistą, że sztuka jest dla człowieka, jak się okazuje, aktywnością niezbędną. To nie znaczy, że my wszyscy tworzymy sztukę, ale my jako gatunek, bo popatrzcie Państwo, polowanie na zwierzęta w tamtych czasach, to ja rozumiem. Uprawianie seksu po to, żeby gatunek zachować, to ja rozumiem. Ale po co malować na ścianach jakieś bizony? Po co na ścianach malować dłonie? Tego się nie da jeść, tego gatunek się nie zachowa. Ale skoro to robiliśmy jako ludzie, to znaczy, że to jest element konstytutywny dla naszego gatunku.
Zatem, jaki jest ten wniosek dla edukacji? Na pewno taki, że warto się w szkole sztuką zajmować, różnymi artefaktami, ponieważ to jest coś, co jest wspólne dla gatunku, co jest ponadczasowe, co jest uniwersalne i bez względu na to, że na przykład te ręce, które Państwo przed chwilą oglądali, że one były malowane 10 tysięcy czy 40 tysięcy lat temu, to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. Sztuka, ona funkcjonuje jakby ponad głowami wieków i pokoleń. Jurij Łotman, rosyjski semiotyk w tekście Struktura tekstu artystycznego, on mówi tak: konieczność istnienia sztuki jest pokrewna niezbędności wiedzy, a sama sztuka jest jedną z form poznania życia i walki człowieka o potrzebną mu prawdę. Zwróćcie Państwo uwagę, podkreśliłem słowa kluczowe dla mnie. Istnienie sztuki jest konieczne. Istnienie sztuki jest niezbędne, jak niezbędna jest wiedza. Sztuka jest pokrewna wiedzy, to znaczy ona nam dostarcza też pewnej wiedzy o człowieku, choć nie jest to wiedza taka, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, dyskursywna. To nie jest wiedza naukowa. To nie jest wiedza, którą się wyczytuje z książki do fizyki. Ale jak weźmiemy książkę do fizyki, do geografii, do chemii, to na jakie pytania te nauki odpowiadają? Skąd się wzięliśmy? Po co żyjemy? Dlaczego ludzie się zachowują irracjonalnie w pewnych okolicznościach? Dlaczego ludzie zabijają? Dlaczego ludzie tęsknią za Bogiem? To są pytania, na które odpowiada twarda nauka. Potrafimy obliczyć trajektorię lotu rakiety kosmicznej, lecącej gdzieś tam na inną planetę czy na Księżyc i wracająca z powrotem. My to potrafimy obliczyć. Prawda? I to jest twarda wiedza matematyczna. Do tego jest specjalny język matematyczny, naukowy, ale sztuka, ona w sumie, w gruncie rzeczy, próbuje odpowiedzieć na te same pytania. Po co żyjemy? Skąd się wzięliśmy? Jaki jest sens naszego życia? Kim jesteśmy? Dlaczego kochamy? Dlaczego się nienawidzimy? Dlaczego zabijamy? I sztuka ma też swój język. I ona nam na te pytania odpowiada, ale robi to zupełnie inaczej niż nauka, za pomocą swojego sztucznego języka, ale jakże w sumie prawdziwego, w sensie przekazującą czy wyrażającym językiem, języka wyrażającego prawdę. Jurij Łotman mówi tak, że sztuka jest formą poznania życia i stąd właśnie wziąłem, sparafrazowałem ten fragment w moim temacie, tego wykładu, jest formą poznania życia, czyli czytasz sztukę, to poznajesz życie. Możesz się dowiedzieć o miłości, o ideologiach, o Bogu, o świecie, o celu życia, o tożsamości narodowej i tak dalej, i tak dalej. I sztuka jest formą walki, mówi Łotman, czyli to nie jest coś, co przechodzi łatwo. Tworzenie sztuki to jest trud. Odbieranie sztuki to jest trud. My w szkole oczywiście możemy tworzyć sztukę, przede wszystkim jednak zajmujemy się odbieraniem tej sztuki. I byłoby bardzo dobrze, moim zdaniem, gdybyśmy to robili z takich powodów, z jakich powodów artyści tworzą. Czyli jeżeli artysta chce powiedzieć coś o tożsamości narodowej, to byłoby dobrze, żebyśmy w szkole czytali to z tego powodu. Nie po to, żeby lokować ten tekst w procesie historyczno-literackim na przykład, czyli żeby udowodnić, że to jest tekst romantyczny, no to jest ważne, ale dla specjalistów. W szkole ogólnokształcącej niekoniecznie. Ważniejsze byłoby to, żeby szukać na przykład odpowiedzi na pytanie, dlaczego my Polacy tacy jesteśmy? Jak to się stało, że jesteśmy dzisiaj tak bardzo podzieleni? Dlaczego w naszej historii możemy obserwować pewne fatalne mechanizmy, które powodują, że doprowadzamy nasz kraj w różnych momentach do dziwnych takich punktów przesileń? I wielu pisarzy o tym mówi. Mówi o tym Sienkiewicz na swój sposób, mówi o tym Gombrowicz na swój sposób, mówi o tym Miłosz itd., itd. Czyli sztuka to może być świetna forma, świetne źródło wiedzy o narodzie, o Bogu, o nas, o relacjach międzyludzkich, prawda? Różnych rzeczy możemy w sztuce szukać i sztuka nam udziela odpowiedzi na tak zwane pytania naiwne, jak mówi Szymborska. Czyli na te pytania, na które nigdy nie będzie ostatecznej odpowiedzi, na które będą jakieś odpowiedzi doraźne i cały sens życia czasami polega, właściwie zawsze polega na tym, że człowiek próbuje zgłębić te pytania. I zawsze dąży, ale niekoniecznie jest w stanie te pytania, znaczy nigdy nie odpowiemy sobie na pytanie tak ostatecznie, na przykład, czy jest Bóg.
Możemy w to bardzo głęboko wierzyć, ale to nie jest coś, co jest chyba do udowodnienia za pomocą rozważań fizycznych, choć może dla niektórych tak. Więc krótko mówiąc, sztuka jest walką i o prawdę, cokolwiek to znaczy, jakąś wiedzę o człowieku, dostarcza nam tej wiedzy, to jest coś, co jest nazwane prawdą, czyli wielką wartością i ta prawda nam jest potrzebna. I teraz będę Państwu chciał pokazać pewną propozycję refleksji na temat ważny, dotyczący jakby istoty człowieczeństwa, kim my jesteśmy jako ludzie. I żeby o tym ważnym temacie porozmawiać, chciałbym zaproponować pewien układ tekstów, pewnych tekstów i kontekstów kulturowych i międzykulturowych, jak ich nazwałem, to znaczy nie będę ograniczał się tylko do materiałów właściwych dla kultury polskiej, bo to by było bez sensu z powodów zasadniczych, to znaczy sztuka i te problemy to są rzeczy uniwersalne, to znaczy to, kim jesteśmy jako ludzie, dokąd zmierzamy, czy istnieje Bóg, to nie są sprawy narodowe, to są sprawy po prostu właściwe dla naszego gatunku. Zatem nie będę się ograniczał tylko do kontekstów polskich, ale do niepolskich. I mało tego, zacznę od niepolskiego tekstu, czyli od obrazu, jednego z moich ulubionych obrazów, Dwie małpy Bruegla z roku 1562. Ten obraz jest w muzeum w Berlinie. I zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo mały to jest obraz. Jeśli Państwo oglądacie ten wykład na swoich komputerach, to generalnie macie 1 do 1. 20 cm na 23. To jest znacząco mniej niż kartka A4 papieru takiego do drukarki, prawda? Maleńki obraz, który przedstawia coś najbardziej zwykłego na świecie. To znaczy, no nie wiem, czy zwykłego, on niekoniecznie małpę na parapecie, to jest coś zwykłego. Ale to nie jest jakiś, no na pierwszy rzut oka w każdym razie, no widzimy bardzo realistyczną scenkę. Mamy grube okno, jakiś mur, możemy wnioskować, że to jest chyba jakaś twierdza, jakiś zamek. No tak to w każdym razie wygląda, stoi to nad brzegiem, z tyłu widzimy port. I te dwie małpy siedzą na tym takim no, parapecie, czy na tym oknie przycupnięte i one są obie przykute łańcuchem. To okno wygląda trochę jak cela, prawda? Jak piwnica. Ona nie ma tych ścian z przodu i z tyłu. Po jednej stronie jest przestrzeń pokoju, w którym to się znajduje, z którego jakby widz patrzy na tę scenę, a za oknem widzimy właśnie port, przestrzeń otwartą i te małpy, one by mogły właściwie iść w jedną albo w drugą stronę, no na tyle, na ile my i ten łańcuch im pozwoli. Za każdym razem będzie to bez sensu, one muszą w tym miejscu siedzieć. I teraz popatrzcie Państwo, jaka to jest okrutna tortura. One widzą otwartą przestrzeń, one widzą świat za oknem, gdzie na przykład latają ptaki, gdzie płyną statki i tak dalej. Atrakcyjne, w każdym razie przestrzeń no, wolności, ale nie mogą tam się dostać. One mogą to widzieć, ale nie mogą się tam dostać. Podobnie jest też z tą przestrzenią wewnątrz, czyli z tym miejscem, z którego malarz każe nam na te małpy patrzeć. Te dwie małpy siedzą, jak widzimy, bardzo smutne i to, co jest za oknem, to jest port. My wiemy, że to jest port w Antwerpii i trzeba nam wiedzieć, że w tamtym czasie Antwerpia, tu jest fragment książki Bruegel przeciwko władzy, i tutaj jest mowa o tym, czym była wtedy Antwerpia. Antwerpia była nazywana miejscem cudów. To był obraz zdumiewający. Tysiące wozów. Nieraz dziennie stało tam paręset dużych frachtowców. Prawda? Codziennie. Wyobraźmy sobie, to było centrum świata. Mówi dalej Francis, dwie bazyliki, 8 kanałów, 74 przerzucone przez niemosty, 22 place, 42 wielkie budowle. Czyniły coś w rodzaju muzeum architektury, gdzie można było odnaleźć wszystkie znane style rozkwitające z niespotykanym nigdzie zbytkiem. I teraz w tym mieście, w tej Antwerpii, w mieście cudów, w mieście portowym, z takim oknem na świat, to, że tam siedzą dwie małpy na parapecie, nie musi być takie dziwne. Ktoś po prostu, bo to było gdzie po kilkaset statków dziennie cumowało z całego świata, więc ktoś po prostu przywiózł te małpy i być może komuś podarował na prezent na przykład. Tak jak się trzyma ptaki w domu, nie wiem, no małpy trzeba było przykuć łańcuchem, bo pewnie małpy by uciekły. Jakby uciekły,
natychmiast by umarły, może nie natychmiast, ale bardzo szybko. Albo by były nieprzystosowane do tego środowiska, nie mogłyby nie znaleźć pożywienia, albo po prostu padłyby ofiarą jakichś, nie wiem, psów czy innych zwierząt, albo ludzi. One są bezpieczne tylko w tej niewoli. To jest kolejny powód do ich dramatu. Ta kompozycja obrazu jest taka bardzo, bardzo zwarta. Zwróćcie uwagę Państwo, że dałoby się namalować koło właściwie. One są wpisane w taki, w okrąg, można mówić precyzyjniej, w taką przestrzeń zamkniętą. Góra tego sklepienia, ona znajduje swoją kontynuację w plecach tej małpy po lewej i w tych ogonach, które widzimy na końcu. One siedzą takie smutne bardzo. Widzimy jakieś okruchy orzecha, tak jakby przed chwilą stoczyły walkę o tego orzecha, może się pokłóciły, nie pomagają sobie w tym zniewoleniu. Są bardzo smutne i patrzą na człowieka. Jedna nie patrzy, jedna z nich siedzi taka skulona tyłem prawie, ale zobaczmy, jaka to jest pozycja. One tak bardzo ludzko wyglądają, prawda? Bo to są zwierzęta, nie bez powodu mówi się człekokształtne. One wyglądają jak ludzie, siedzą jak ludzie, patrzą jak ludzie i są w sytuacji totalnego, kompletnego zniewolenia. I zobaczcie Państwo, że opisuję ten obraz, tak dosłownie to, co widzę, ale raz po raz jakby język mnie jakby wyciąga w sferę metafor. Zniewolenie, przestrzeń otwarta, przestrzeń wolności, takiej formuły na przykład użyłem. Prawda? Jakby bardzo trudno, opisując ten obraz, pozostać na poziomie dosłownym. I to jest bardzo cenna rzecz dla nas, jako dla nauczycieli, że tu wyraźnie zarysowuje się przestrzeń, czy jakby taka sfera dosłowności i możliwe otwierające się nieustannie sfery przenośne, metafory. Można by jeszcze, przepraszam za ten rysunek, ale tak mi wyszedł ręcznie, można by te małpy jeszcze wpisać w taką figurę spirali, prawda? Począwszy od tego kolucha w środku, można by to tak kręcić, idąc ogonem, plecami jednej małpy, potem drugimi plecami, drugim ogonem, wreszcie tym oknem. Ja nie wiem, czy to było intencjonalnie, czy intencjonalnie Breugel skomponował ten obraz w kształcie spirali, ale bardzo mi gdzieś ta spirala pasuje do takiego wyczuwanego, przeczuwanego sensu tego obrazu, bo spirala, ona, wiecie Państwo, ona jest taka wkręcona, jest jakieś napięcie. Gdyby nie to blokujące, ta przestrzeń blokująca na zewnątrz, coś, co przypomina celę więzienną, prawda, to ta spirala, ona by się tak rozprzężyła, prawda, czyli jakby dodatkowo, chociaż to jest bardzo statyczny obraz, to dzięki tej kompozycji takiej, no nazwijmy ją spiralnej, ten obraz zawiera w sobie jakieś takie napięcie, znaczy ten smutek tych małp, ta tragiczna ich sytuacja jest jeszcze bardziej dojmująca przez to właśnie, że jest ta spirala. Jak oglądamy ten obraz tak na pierwszym planie, to widzimy na tym pierwszym planie, czyli to, co tutaj no, na wewnątrz, czyli wewnątrz budynku do tego drugiej strony okna, to widzimy, jak bardzo precyzyjnie ten obraz jest namalowany. Na przykład każdy detal na murze jest widoczny, prawda? Każde uszczerbanie na murze, każdy włosek tych małp na głowie. Zresztą to są małpy, gatunek, który istnieje naprawdę. One się nazywają gereza czerwona i można je normalnie na wolności też dzisiaj oglądać. Natomiast świat za oknem, jak widzimy, jest rozmazany. To w malarstwie nazywa się perspektywą powietrzną i to ma swój taki no, optyczno-logiczny sens, ponieważ no, jak przestrzeń niby jest, powietrze niby nie ma barwy, ale jak tego powietrza jest tam ileś, to ono jest nasycone parą wodną, różnymi zanieczyszczeniami, więc one rzadko kiedy widzimy z daleka Tatry w sposób taki ostry, prawda, bo są, na przykład jest para wodna czy mgły jakieś pomiędzy nami, ale nieraz to jest bardzo czyste, więc widzimy z daleka ostro, na przykład szczyty Tatr, nawet z Krakowa, co się zdarza bardzo rzadko przy naszym smogu. Tutaj też to, że te miasto z tyłu, ta Antwerpia, miasto cudów, jak mogliśmy przed chwilą przeczytać, ona jest taka trochę lekko rozmyta, ponieważ no, właśnie to jest już jakieś tam odległości od nas, ale to jest bardzo opozycyjne do tego, co się dzieje w środku. W środku jest bardzo ostro i precyzyjnie, a na zewnątrz jest taki plan ogólny i takie bardzo rozmazane. I w związku z tym możemy sobie taką pierwszą tabelę zrobić. Nie jestem jakimś miłośnikiem tabel na lekcjach i rzadko mi się to zdarza robić, ale w tym przypadku może to być przydatne narzędzie. Znaczenia dosłowne. Można ten świat podzielić na dwie takie części, prawda? Przestrzeń wewnątrz i przestrzeń na zewnątrz. I teraz popatrzcie Państwo, my jako odbiorcy jesteśmy wpisani do środka. My patrzymy
jakby tak, nie wiem, z metra, może to jest 1,5 metra, patrzymy na te małpy z wewnątrz, czyli jesteśmy jakby po tej stronie, po której są małpy. Prawda? I teraz zobaczcie Państwo, jaka się buduje opozycja między tymi dwiema przestrzeniami. Przestrzeń okna, przestrzeń za oknem. Dwie małpy w naturalnym, w nienaturalnym środowisku, prawda? Tu mi się jakieś słowo znaczenia wkradło niepotrzebnie, ale w każdym razie to są dwie małpy w środowisku nienaturalnym, a po drugiej stronie są dwa ptaki, tam jest więcej, ale dwa są dobrze widoczne, które są w środowisku naturalnym, prawda? I teraz popatrzcie, małpy, ptaki, jakie od razu się cisną na usta jakieś skojarzenia metaforyczne, małpy, ptaki, siedzą, lecą. Więc tak, tu mamy dalej, małe wnętrze ograniczone, a za oknem wielka, otwarta przestrzeń. Chcąc, nie chcąc, idzie to w kontrast, prawda? Bezruch małp, ruch na zewnątrz, i ptaki lecą, i statki płyną, i tak dalej. Kolory ciemne tutaj, prawda? Po tej stronie jest ciemno, za oknem jest jasno i jest słońce, prawda? Chłód muru po tej stronie i słoneczne ciepło. Precyzja w okazaniu szczegółów po tej stronie, wyraźne linie, prawda, wyraźne kontury i tak dalej, oraz obraz rozmyty, perspektywa powietrzna. I na końcu tu i tam, jeszcze jedna opozycja, tu, czyli miejsce małp, ale też odbiorcy, oraz tam miejsce dla małp i dla odbiorców niedostępne. Prawda? Da się ten obraz w ten sposób opisać, wykorzystując wyłącznie znaczenia dosłowne, ale te znaczenia dosłowne, one się układają w takie zestawy, w taką konstrukcję, że przez ten kontrast od razu chcemy powiedzieć zniewolenie, wolność. Prawda? Jak powiemy bezruch i ruch, jasne, ciemne, to chcąc, nie chcąc, jak mówimy, coś jest ciemne i coś jest jasne, coś jest wyraźne i coś jest niewyraźne, coś jest precyzyjne, coś jest rozmyte, to chcąc, nie chcąc, te dosłowne określenia, one się jakby same zamieniają w znaczenia niedosłowne. Zatem można by zrobić tak, że teraz można wyjść poza znaczenia dosłowne i nazwać to w ten sposób: zamknięcie, otwarcie, zniewolenie, wolność, rzeczywistość, w której funkcjonujemy, i rzeczywistość dla nas niedostępna, prawda? Czyli popatrzcie Państwo, jak powiemy tak, ten Bruegel namalował przestrzeń zamknięcia i otwarcia, zniewolenia i wolności. I teraz to zniewolenie to jest to miejsce, gdzie my żyjemy, a rzeczywistość, która dla nas jest widoczna, ale niedostępna, czyli wolność, otwartość, to jest dla nas niedostępne. Czyli ten obraz Bruegla, on się po prostu zmienia w wielką metaforę. To, co się na pierwszy rzut oka wydaje takie hiperdosłowne, bo w gruncie rzeczy jest, jak tylko zacznie się to opisywać za pomocą słów, ten obraz, zacznie się go wysławiać, prawda? Czyli widziane zaczyna być artykułowane, to natychmiast język zaprasza nas do metafory. I jakby nie da się tego obrazu chyba teraz w ogóle widzieć tylko dosłownie, tylko trzeba rozumieć, że te dwie małpy, to one chyba mówią o ludziach, że my jesteśmy jak te małpy, i to jest bardzo przykre dla człowieka. Bo to oznacza, że w ogóle powiedzieć o kimś, że jest małpa. Akurat małpa to są takie zwierzęta, które źle się kojarzą. To jest pogardliwe określenie. Ty małpo, ty gorylu, ty orangutanie, prawda? Tu nie ma dobrych skojarzeń. Nie można o kimś powiedzieć sympatycznie, że jest małpą. No, może w pewnych kontekstach, ale generalnie jest to jednak negatywne określenie. Natomiast za oknem mamy na przykład ptaki. I ptaki, no raczej jakbyśmy otworzyli słownik symboli, to by się okazało, że ptaki to lot, to wolność, to przestrzeń, to swoboda, wolny jak ptak, piękny jak ptak, prawda? To są wszystkie, czy dominujące znaczenia są jednak pozytywne, prawda? I teraz my niestety jesteśmy tu, czyli moglibyśmy powiedzieć na tym etapie, że Bruegel maluje wielką metaforę człowieczeństwa. Maleńki obraz i mówi o tym, na czym polega ludzkie życie. Na czym polega ludzkie życie? Na zniewoleniu. Człowiek jest zniewolony. I teraz zniewolenie, to jest bardzo szeroko powiedziane zniewolenie, bo my możemy być zniewoleni jako ludzie w domu na przykład. Możemy być zniewoleni przez swojego męża czy żonę. Możemy być zniewoleni jako, nie wiem, jako naród, prawda? Nie mamy wolności, nie mamy Polski, to w naszej historii się zdarzało często.
ale możemy też mówić o zniewoleniu w takich kategoriach jeszcze szerszych, filozoficznych. Jesteśmy zniewoleni jako człowiek. Jesteśmy zniewoleni naszym ciałem, ograniczeniami naszego ciała. Jesteśmy zniewoleni formą, powiedziałby Gombrowicz. Nigdy nie żyjemy autentycznie, zawsze sztucznie, zawsze formą. Ona nas ogranicza. Może być tak jak w utworze Proces Kafki, prawda, że człowiek jest, życie to jest jakiś proces, którego kompletnie nie rozumiemy i się kończy śmiercią i umrzemy z tym nierozumieniem. Więc zniewolenie możemy rozumieć bardzo, bardzo dosłownie i bardzo, bardzo metaforycznie. Bardzo, bardzo tak partykularnie w odniesieniu do jednej osoby na przykład i w odniesieniu do całej ludzkości. Dokładnie tak jak ten obraz, który możemy rozumieć bardzo dosłownie i bardzo, bardzo metaforycznie. A teraz rodzi się pytanie, kiedy sobie z uczniami już o tym porozmawiamy i jakby zauważymy te dwa porządki, dosłowny i metaforyczny, jak zobaczymy ten mechanizm, jak dosłowność zamienia się w metaforę, prawda? To jest ten proces, obserwacja tego, doświadczanie tego w akcie interpretacji, to jest coś najlepszego, co się może na lekcjach zdarzać. Kiedy my uczniom stwarzamy szansę konstytuowania, wytwarzania sensu i obserwacji na żywo, jak pracuje język. Co my robimy? Mamy obraz, który jest świetny. Ten obraz zachęca do wysławiania, czyli zachęca do aktywności intelektualnej, ponieważ jest ścisły związek między myśleniem, mówieniem i oglądaniem, wyobrażaniem, prawda? O czym mówiłem na innym wykładzie. I teraz my tego doświadczamy tylko na poziomie bardziej skomplikowanym niż w poprzednim wykładzie, to znaczy na przykładzie dzieła sztuki, który jest, to dzieło sztuki, ono jest tak akurat zręczne, tak małe i tak jakby na pierwszy rzut oka łatwe, że uczniowie jakby nie mają oporu, żeby o tym mówić i jakby mogą w pewnym momencie obserwować ten proces przechodzenia z dosłowności do metafory, co jest bardzo cenne w procesie uczenia się i rozwijania takiego intelektualnego. I teraz możemy sobie zadać pytanie, co jest źródłem tego zniewolenia? I tu Państwu muszę pewną taką dygresję osobistą zaproponować, ponieważ kiedyś, jak rozmawiałem o tym obrazie z jednym uczniem w klasie maturalnej, to on na pytanie moje, co widzisz na tym obrazie? On mi od razu w pierwszej sekundzie powiedział twarz. Obraz oglądaliśmy na ekranie mojego laptopa, czyli de facto w rozmiarze 1:1. Bardzo bliskie, jak Państwo widzieli ten obraz w Berlinie, to wiecie Państwo, że to jest bardzo maleńki, rozczarowująco mały, można by powiedzieć. Jeszcze za szybą, że się go tam ogląda. I teraz on widzi ten obraz na moim laptopie i mówi, widzę twarz. Ja tak kombinuję, jaką twarz, gdzie tu jaka twarz? Zacząłem tak się zastanawiać, może te małpy to jakieś oczy, że ten kształt z tym parapetem, czy jak to nazwać, no, że to jest jak Vader w Gwiezdnych Wojnach, nie wiem. Zacząłem tak jakoś się nad tym zastanawiać. On mówi, nie, tu twarz jest ukryta na rufie jednego ze statków. Którego, pytam? No i mi wtedy pokazuje. To jest ten statek, który znajduje się pomiędzy tymi małpami, bliżej tej małpy po lewej, prawda? I on mówi, no tu jest twarz. Ja tak oczywiście, bo teraz to, co teraz tu Państwo widzą, to jest ogromne powiększenie. W rzeczywistości ten tył tego statku, to ma może ze 3 mm, prawda? I ja się to zbliżę, bo jest na szczęście w internecie, w muzeum nie da się zrobić takiego zdjęcia, ponieważ po pierwsze to jest za szybą i to jest bardzo, bardzo niewygodne. Natomiast tutaj w internecie jest dostępny obraz bardzo dużej rozdzielczości i tu możemy sobie właśnie zobaczyć, dzięki temu widzimy na przykład te pęknięcia farby, czego normalnie praktycznie nie widać, prawda? I teraz jak zobaczymy, w tym kółku zaznaczyłem, gdzie jest ta twarz i ktoś powie, nie, to są urojenia. Wiecie Państwo, może to są urojenia, ale od tego momentu, jak patrzę na ten obraz, zawsze tam widzę twarz. Znaczy to tak już jest, nie da się pewnych rzeczy, jak to się mówi żartobliwie w Polsce, odzobaczyć, prawda? I teraz jak już wiem, że tam mam widzieć twarz, no to tak działa ludzki mózg, ja tam po prostu widzę twarz mężczyzny. Można by się zastanawiać, kogo to jest twarz, jeśli tam jest twarz, bo tak jak mówię, to jest pewna tylko hipoteza, ale daje się jej do pewnego momentu bronić. W każdym razie ona nie szkodzi całej wymowie dzieła, ale ona nam pozwala się zrobić następny krok. Jeśli tutaj jest jakaś twarz, a nawet jak jej nie ma, to jest pytanie takie, o jakie zniewolenie chodzi. Tu jest potrzebny kontekst, że tak powiem, macierzysty. Znaczy musimy wiedzieć, w jakich okolicznościach
Bruegel ten obraz tworzył. I wiemy na przykład, że on odczuwał takie osobiste zniewolenie, znaczy tak on personalnie, prawda, miał problemy różne, również osobiste, takie w sensie no, z kobietami, musiał się przeprowadzić do Antwerpii, prawdopodobnie też należał do jakiejś organizacji religijnej, która nie była akceptowana w czasach wtedy bardzo ostrej kontrreformacji, więc on być może, że do Antwerpii musiał wyjechać przymuszony do tego, albo z powodów takich matrymonialnych, albo z powodów religijnych. Więc być może, że na tym portrecie po prostu jest Bruegel, że to jest on. Tutaj zrobiłem taki montaż, który pozwala nam zobaczyć tę twarz, no jeden z wizerunków, to zresztą już powstał po śmierci, to, ale to mniejsza z tym. W każdym razie ta twarz na tym tyle statku, jeżeli przyjmiemy, że Bruegel maluje obraz o sobie, o swojej osobistej sytuacji, to moglibyśmy powiedzieć tak, ta twarz na tym portrecie, na tym obrazie, to jest twarz, to jest autoportret. Ale oczywiście to wszystko może być wyssane z palca, być może pewnie jest. Możemy też powiedzieć tak, że mogło też tak być, że Bruegel na przykład namalował obraz jako prezent dla kogoś. Tak jak ktoś komuś dał małpy w prezencie, no to tak Bruegel mógł namalować obraz dla kogoś. Albo na przykład jakiś mecenas mówi, namaluj mi tu obraz z małpami, ja to od ciebie kupię. Być może, że będzie to wtedy twarz ukryta tego, nie będzie to Bruegel, tylko to będzie na przykład ten mecenas. Taki żarcik może, prawda? Nie wiem. Jak się patrzy, była taka kiedyś wystawa 2 lata temu w Wiedniu, poświęcona Bruegelowi, tutaj Państwo możecie zobaczyć, tak, to zrobiłem zdjęcie, po prostu zdjęcie zdjęcia jakby i tu mamy z boku widać 2 mm, prawda? To pokazuje, że ta cała twarz to ma raptem właśnie 4-5 mm, czyli to jest na obrazie rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo malutka rzecz, no i być może rzeczywiście tamta twarz jest. Idąc dalej tym tropem, możemy przejść jakby piętro wyżej, to znaczy być może, że jest to twarz króla Filipa II. Dlaczego króla Filipa II? Ponieważ czasy, w których Bruegel maluje ten obraz, to są czasy szalejącej kontrreformacji, Hiszpanie władają tym terenem i ten król Filip II nazywany był szatanem południa, dlatego że on bardzo krwawo, no, to były w ogóle niewyobrażalne prześladowania innowierców prowadzone przez katolików i jakby twarzą tych prześladowań był król Filip II. I gdybym miał postawić tezę, kto na tej portrecie jest, to bym powiedział, jakbym miał określić definitywnie, kto tu jest, to bym powiedział tak, to jest król Filip II. On tu przypłynął do Niderlandów, do dzisiejszej Belgii, prawda, do Holandii i tych wszystkich krajów, które tam bardzo lubimy i znamy. Więc te wszystkie tereny były, te wszystkie prowincje były zniewolone przez Hiszpanów i prześladowane przez katolików. I być może ta twarz to jest właśnie król tego Filipa II. I teraz to by oznaczało, że obraz nie dotyczy Bruegla osobiście, a przynajmniej nie tylko. Nie mówi o Bruegelu jako Bruegelu, tylko mówi o prowincjach niderlandzkich podbitych, prześladowanych przez szatana z południa. Więc można by też taką tezę tutaj sformułować. I teraz dlaczego o tym obrazie mówię? Dlatego, że istnieje piękny wiersz Szymborski, zatytułowany Dwie małpy Bruegla, który stanowi genialny kontekst do tego obrazu, bo jak już przejdziemy przez obraz z uczniami, to teraz, i to nam zajmie no, godzinę, dwie, to teraz możemy czytać w końcu wiersz Szymborski. I Szymborska nie ma jakby żadnego najmniejszej wątpliwości, że Szymborska właśnie odnosi się do Bruegla, ponieważ tytuł wiersza brzmi Dwie małpy Bruegla. I on jest też świetny z tego powodu, tak dydaktycznie mówiąc, ponieważ jest krótki. Czyli mamy bardzo mały obraz i bardzo krótki wiersz. Natomiast problemy podejmowane są największe na świecie. I to jest świetna sytuacja, ponieważ wszystko właściwie może przynieść nauczyciel do klasy i uczniowie nie muszą jakby przygotowywać się w domu. Ja nie mówię, że to jest źle, że się przygotowują do czegoś, ale wiecie Państwo, jak zadamy komuś wielką książkę do czytania, to większość uczniów po prostu nie przeczyta i tak musimy potem jakieś fragmenty czytać. Oczywiście to nie znaczy, że mamy rezygnować z wielkich książek, absolutnie nie. Ale ten obraz z tym wierszem to jest świetna para, ponieważ to jest wszystko takie kompaktowe. I jeszcze mało tego, ten wiersz istnieje w pięknym tłumaczeniu Barańczaka i Klerka Vanagh,
Więc jakby ja też często z tego korzystam, że dla uczenia języka polskiego jako obcego bardzo często wykorzystuję literaturę właśnie w tłumaczeniu, czy na przykład wiersz Szymborski, które są tłumaczone bardzo często przez Barańczaka, ale różne wiersze też Herberta i innych, prawda? I wykorzystuję to, że one istnieją w dwóch wersjach językowych, bo z tego właśnie czytania w jednym języku, czytania w drugim języku, porównywania tych rzeczy, oceniania decyzji, a są takie wiersze, akurat to nie jest ten przypadek, ale są takie wiersze, na przykład, nie wiem, jak Odena, Misie de Beaux-Arts, taki wiersz, który jest tłumaczony przez Barańczaka i przez Rymkiewicza. I są pewne różnice w tym tłumaczeniu. I teraz, jak to jest bardzo twórcze, wymaga to oczywiście czasu, no ale uczenie wymaga czasu. Po łebkach to można tylko, nie wiem, film głupi obejrzeć. Natomiast uczenie wymaga czasu, więc porównywanie oryginalnego tekstu, na przykład w języku angielskim, tłumaczenie polskie jedno, tłumaczenie polskie drugie, decyzje translatorów, prawda, które dlaczego tak, to jest praca niezwykle, niezwykle efektywna, jeśli chodzi o uczenie się języka obcego. I teraz, więc to jest jakby taki uwaga na marginesie, natomiast teraz wróćmy do wersji polskiej. I teraz co robi Szymborska? Mówi tak, tak wygląda mój wielki maturalny sen. Czyli co ona teraz zrobi? Ona, to co namalował Bruegel, to dla Szymborskiej to jest to, co się jej przyśniło w związku z maturą. Kiedy ludziom, czy ludziom się może śnić matura? No jasne, że się śni. Mamy takich uczniów, ja nie pamiętam, czy by mi się matura śniła. A dlaczego ludziom się śnią w ogóle różne rzeczy? No mózg wtedy cały czas pracuje, mózg nie śpi nigdy, on zawsze pracuje, przetwarza i tak dalej. Czasem przetwarza i pracuje tak intensywnie, że nas potrafi obudzić. Nasza wyobraźnia, nasze myślenie, nasze słowa, one ciągle w mózgu powstają. Jak powstaje myśl, to powstają też słowa, powstają też obrazy, to się wszystko z sobą wiąże. I czasami te obrazy są tak przerażające i tak silne, że potrafią nas obudzić. Czasami mówimy przez sen, prawda? Więc to znaczy, to jest ten moment, kiedy do świadomości przebija się praca mózgu podświadomy. I teraz bardzo często się nam śnią rzeczy, którymi żyjemy za dnia. Czego się boimy, ktoś umarł, prawda? Bardzo często tak jest, że pojawiają się postaci. Teraz czy Szymborskiej mogła się przyśnić matura? Czy człowiekowi się może przyśnić matura? No oczywiście, że tak. To jest egzamin dojrzałości, pierwszy poważny próg. Jest związany z tym strach. I teraz Szymborska mówi tak. Bruegel namalował moją maturę. Ale nazywa to wielkim maturalnym snem, do czego się jeszcze wrócimy. I teraz mówi tak, siedzą na oknie dwie małpy przykute łańcuchem, za oknem fruwa niebo i kąpie się morze. Koniec opisu obrazu właściwie. Jedna z najbardziej, nie wiem czy jest w ogóle w literaturze światowej, lepszy opis obrazu gdziekolwiek. Znaczy moim zdaniem nie ma. To jest najlepszy, najpiękniejszy, zresztą świetnie przetłumaczony przez Barańczaka również. I Kawanach, właśnie ten no, po prostu przetłumaczony doskonale. I teraz popatrzcie Państwo, ona opisuje, potrzebuje na to trzy linijki, siedzą w oknie dwie małpy przykute łańcuchem i to jest dosłownie, to jest to, co widzimy dosłownie, a ta przestrzeń za oknem, która jest tam otwarta i tak dalej, mówiliśmy o tym, to tam popatrzcie, ta Szymborska używa metafor, fruwa niebo, kąpie się morze. I dzięki tym metaforom właśnie, ona, to jest jakby mistrzostwo tego, co się nazywało w awangardzie minimum słów, maksimum znaczeń. Fruwa niebo i kąpie się morze i to oddaje istoty rzeczy tego, co się dzieje za oknem, a za oknem dzieje się zupełnie coś innego niż na oknie. Tu jest dosłownie, tam jest przenośnie, tu jest zamknięcie, tam jest otwarcie, tu jest zniewolenie, tam jest wolność i tak dalej, więc u Szymborskiej, proszę bardzo, tu jest jedna długa linijka dosłownie i dwie krótkie metafory, które zagęszczają to widzenie, prawda? Czyli też znowu dosłowność metafora, to nam bardzo tutaj pasuje do tych poprzednich rozważań. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to gdyby to i kąpie się może dołączyć do fruba niebo, to mielibyśmy zupełnie normalną, że tak powiem, linijkę taką regularną, regularnego wiersza. I potem to zdaje z historii ludzi, jąkam się i brnę, gdybyśmy to napisali w jednej linijce, to powstałaby nam pięknie zbudowana, regularna zwrotka czterowersowa, rymowana sen brnę, prawda? Czyli ostatni wers by się rymował, czwarty w tym przypadku z pierwszym. A to tak na marginesie. I teraz opisuje obraz i potem mówi tak, co się dzieje? Ten sen opowiada. Zdaję z historii ludzi. Jąkam się i brnę. Zwróćcie Państwo uwagę, nie ma takiego przedmiotu na maturze. Jest na maturze historia. Może być, nie musi, ktoś wybierze.
Jest polski, jest angielski, jest biologia, ale nie ma historii ludzi. Czyli to nie jest taki, to nie jest normalna matura, to nie jest normalny przedmiot z historii ludzi. Czyli i to jest ten problem, o którym, dlaczego ja w ogóle ten obraz uczniom proponuję, dlaczego w ogóle uczniom ten wiersz proponuję? Bo ja chcę porozmawiać o historii człowieka, ale nie historii takiej, że tu była wojna, potem ten umarł, ten się urodził, bo to nie jest historia ludzkości, to nie jest historia świata, to nie jest historia powszechna, to nie jest historia Polski, to jest historia ludzi. Tu chodzi o inną historię, o gatunek, o fenomen naszej egzystencji, o istotę naszej egzystencji. Zdaję z człowieczeństwa, można by powiedzieć inaczej. I jak ten egzamin zdaję? Fatalnie. Jąkam się i brnę. Beznadziejnie. Jestem beznadziejny. I teraz dalej. Małpa wpatrzona we mnie, ironicznie słucha. Druga niby to drzemie, a kiedy po pytaniu nastaje milczenie, podpowiada mi cichym brząkaniem łańcucha. Więc popatrzcie, co za ironia. Kto siedzi w komisjach maturalnych? No nie małpy przecież, prawda? Jak jest matura z polskiego ustna, to siedzą poloniści, eksperci. Jak jest matura z angielskiego, siedzą angliści, eksperci. To jest egzamin ustny i też siedzą eksperci. Kto jest ekspertem na tej egzaminie? Małpa. Zwierzę. Nie wiem, czy są jakieś zwierzęta bardziej przez człowieka pogardzane niż małpy. Gardzimy małpami, obrażamy się za pomocą małpy. I teraz te małpy są naszymi egzaminatorami. To jest katastrofa. Dla kogo? Dla człowieka. Co jest przedmiotem? Zwróćcie Państwo uwagę, jeśli zdajemy polski, ekspertem jest polonista. Jeśli zdajemy angielski, ekspertem jest anglista. Jak zdajemy z historii ludzi, czyli z człowieczeństwa, z tego, kim jesteśmy, ekspertem jest małpa. To jest bardzo smutne, że istota człowieczeństwa jest weryfikowana przez małpy, przez specjalistów od zagadnienia. A od czego specjalistami są te małpy? No te małpy są specjalistami od zniewolenia, od łańcucha. To pokazuje, że egzamin, który zdaje Szymborska, to jest koszmar. To jest ten sen, który ona pisuje, to jest koszmar. Nocny koszmar. Ale skąd się ten koszmar wziął? On się wziął z istoty człowieczeństwa. My jako ludzie jesteśmy zniewoleni. Jesteśmy, nasza historia jest straszna. To jest historia łańcucha i rozpacz polega na tym, że my nie potrafimy na ten temat nic sensownie powiedzieć. Jesteśmy żałośni. I lituje się nad nami małpa. Ta, nad którą my pogardzamy. I ta małpa jest świetnym podpowiadaczem. Bo pamiętacie Państwo ze szkoły, co to znaczy podpowiadać dobrze. To się nie tak, że ktoś komuś całe elaboraty dyktuje. Jedno słowo, dwa słowa, postać i wtedy już mu się komuś tam otwiera. Ona nic nie mówi. No nie może mówić, bo jest w ogóle małpą. Ona tylko cicho brząka łańcuchem. I to wystarczy, żeby ten egzamin zdać. Czego się dowiadujemy o człowieczeństwie z tego tekstu? Strasznych rzeczy. Ale jak się okazuje, tego samego właśnie dowiadujemy się z obrazu Broila. Czyli ten prosty obraz, obrazek, można by powiedzieć, trochę obraźliwie, że tak zagram słowem, to jest bardzo głębokie rozpoznanie istoty człowieczeństwa, a to rozpoznanie pomaga nam zdobyć właśnie Szymborskę. Co ciekawe, Szymborska używa takiego sformułowania: to jest mój wielki maturalny sen. I to mnie tak zawsze zastanawiało, dlaczego ona mówi wielki maturalny sen. I w ogóle sen. I to mnie naprowadziło na pewien trop. Oczywiście ucznia w szkole, uczeń nie jest w stanie tych rzeczy kojarzyć. Znaczy, być może moi w każdym razie nie są w stanie. Ale od tego jest nauczyciel nauczycielem, żeby w pewnym momencie podsunął uczniom pewien kontekst i dzięki temu kontekstowi otworzył ten tekst na nowe znaczenia. Bo zobaczcie Państwo, podsunięcie Szymborskiej do tego obrazu, po zaproponowanie uczniom interpretacji Szymborskiej, zmienia to, co na obrazie widzimy. Każdy krok naszej refleksji powoduje, że to, co widzimy na obrazie na początku, zmienia się w coś innego. To coś tam ciągle jest takie samo niby przecież, ale to, co na tym obrazie widzimy, w sensie co z tego obrazu rozumiemy, to jest to, co o tym obrazie potrafimy powiedzieć. A potrafimy powiedzieć coś o tym obrazie, dlatego że zyskujemy różne konteksty.
I ta nasza rozmowa, nasze poszukiwanie sensu, interpretowanie jest sterowane przez dobór tych kontekstów. I teraz popatrzcie, co się stanie, kiedy wprowadzi następny kontekst. Znaczy, to może zrobić nauczyciel, tego raczej nie zrobi uczeń. Oczywiście Jung. Dlaczego Jung? Jung jest specjalistą od snów, ale nawet nie Freud. W tym przypadku właśnie Jung, u niego w pismach pojawia się kategoria wielkiego snu. Nie naturalnego, tylko w ogóle wielkiego. I teraz trzy takie jakby wyimki, czy cztery wyimki z pism Junga, które zmieniają postać rzeczy znowu. Marzenie senne to jest spontaniczny i symboliczny autoportret aktualnej sytuacji w nieświadomości. Czyli jeżeli Szymborska pisze tak, to jest mój sen, to co Bruegel namalował i co to ja opisuję tutaj, to jest autoportret mojej nieświadomości. Dla Junga, w ogóle dla psychoanalityków, sen był jednym ze sposobów dotarcia do tego, co nieświadome. Tam się dzieją ważne rzeczy i to, co nieświadome, mówią psychoanalitycy, decyduje o tym, co robimy w świadomości. To nas może niszczyć, zabijać, traumatyzować i tak dalej, powodować różne dziwne zachowania nasze. I teraz sen to jest taka fotografia. Zobacz, to jest ten problem. I teraz co się okazuje, co ma Szymborska w głowie, w świadomości? Cierpienie, ma jakiś koszmar, ma jakąś traumę. Przeraźliwą sytuację egzaminacyjną, przeżywa grozę, jąka się i brnie i dowiaduje się o sobie, o gatunku strasznych rzeczy. Tego w świadomości nie ma. To jest w podświadomości, sen to wydobywa. To jest jedno. Marzenie senne, oni używają tego sformułowania marzenie senne, bo to jak jest dream po angielsku, prawda, to jest marzyć też, prawda, u nas mówimy sen, w sensie sen, ale marzenie senne, czyli w sensie to, co się nam śni, prawda, żeby było jasne. Sen jest to komentarz, mówi Jung, do indywidualnych kompleksów śniącego. Kompleksy, pojęcie z psychoanalizy również, to jest coś, co my tam nosimy gdzieś głęboko w sobie, spychamy to, bo to podświadomości często, mamy kompleksy, kompleks niższości. Znamy takich ludzi w Polsce, zwłaszcza, którzy mają kompleks niższości i zatruwają życie innym, prawda? Możemy mieć kompleks ojca, kompleks, no różne rzeczy może być, kompleks, nie wiem, wyglądu takiego czy innego. Kompleks to jest coś niedobrego. Nie ma dobrych kompleksów raczej. I teraz sen mówi ci o twoim problemie głębokim. To, co Szymborska tu przeżywa w tym śnie, to nie jest jakiś bezsensowna aberracja, jakiś absurd, tylko to jest komentarz do twojego stanu wewnętrznego. Trzecia rzecz, sny pełnią funkcję kompensacyjną, czyli one jakby zastępują coś czymś. I teraz to kompensowanie nie jest oczywiste od razu, mówi Jung, i ono, żeby zrozumieć ten sens, to trzeba się wkraść do tego sensu, prawda, i przebrnąć przez interpretację. I teraz mówi na końcu tak, że istnieją sny, których celem wydaje się dezintegracja i zniszczenie, i to są koszmary. I teraz one wypełniają swoje zadanie kompensacyjne w bardzo nieprzyjemny sposób, i te sny stają się często, i teraz uwaga, wielkimi snami, które mogą być nawet przyczyną zmiany biegu życia człowieka. Czyli zdaniem Junga jest tak, że jeśli ktoś śni koszmar, tak jak to się Szymborskiej zdarza, i ona mówi, że to jest mój wielki naturalny sen, teraz mając to narzędzie, możemy spojrzeć trochę inaczej na ten wiersz. Jak ona mówi, mój wielki naturalny sen, czyli ja przeżywam koszmar, który zmienia bieg mojego życia. Czyli to są takie sny, mówi Jung, po których człowiek jest innym człowiekiem. To jakby dostępuje jakieś takie przełamanie osobowości człowieka. I teraz powołuję kontekstu geograficznego, bo teraz zwróćcie Państwo uwagę, odkryliśmy Amerykę, to znaczy, że Szymborska pisze o swoim wielkim naturalnym śnie, czyli o swojej traumie, o swoim koszmarze osobistym, bo to jest autoportret nieświadomości tego pojedynczego człowieka. I teraz napisała ten wiersz w 1957 roku, czyli już była 30-paroletnią kobietą. Ona wtedy zdaje maturę, jak się okazuje. Ale tu nie chodzi o maturę szkolną. Zdaje maturę w życiu, z życia, z dojrzałości. Dlatego matura nazywa się egzaminem dojrzałości. Czyli do matury, mówiąc umownie, jesteś niedojrzały, po maturze jesteś, przekraczasz próg dojrzałości. Prawda? Tak, no mówię umownie. I teraz Szymborska do tego wiersza, do tego wielkiego snu jest niedojrzałość, od tego snu jest dojrzałość. I teraz tak możemy wnioskować, kiedy zaproponujemy uczniom następny kontekst.
Ona mówi tak, w 1991 roku, jeszcze przed Noblem, dostała bardzo prestiżową nagrodę w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, i ona mówi tak, rzeczywistość po tylu latach, mówi tak, rzeczywistość objawia się czasem od strony bardzo chaotycznej, niepojętej i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest to pokusa groźna, bo często wówczas między świat i postęp wciska się jakaś teoria, jakaś ideologia, obiecująca wszystko posegregować, objaśnić. Są u nas pisarze, mówi Szymborska w 1991 roku, którzy oparli się tej pokusie i woleli zawierzyć własnemu instynktowi i sumieniu niż wszelkim pośrednikom. Ja tej pokusie niestety uległa, o czym świadczą dwa pierwsze tomiki zbiorki moich wierszy. Sporo lat minęło od tego czasu, ale pamiętam dobrze wszystkie fazy tego doświadczenia, tego traumatycznego doświadczenia przed tym trzecim tomikiem, bo dwa tomiki, o dwóch tomikach pierwszych mówi, że od radości i wiary, że z pomocą doktryny widzę świat dużo wyraźniej i szerzej, aż do odkrycia, że to, co widzę tak szeroko i wyraźnie, to wcale nie jest świat prawdziwy, ale zasłaniająca go sztuczna konstrukcja. O czym tu mówi Szymborska? Ona mówi o tym, co w niej głęboko siedzi w 91 roku. Nie musiałaby mówić o tym, że jak była młodą osobą, to uległa ideologii komunistycznej. Napisała dwa tomiki wierszy, w których było kilka czy kilkanaście utworów absurdalnych, których się ona głęboko wstydzi i które były napisane w okresie do tego umownego wielkiego snu, czyli do tomiku Wołanie do Yeti, z którego pochodzi ten wiersz Dwie małpy Broidla. Czyli w 91 roku ona mówi o swoim świecie przed trzecim tomem wierszy i po. W tym trzecim tomie wierszy nie ma żadnego fałszywego utworu. Wszystkie są już praktycznie genialne, za które potem dostała Nobla. Za te i za następne. Natomiast przed tym tomikiem wiersze były różne, często słabe, a często bardzo kompromitujące, jeśli chodzi o ideologię. To jest ta trauma. To jest to zniewolenie, któremu Szymborska uległa i z którym się rozprawia w sposób metaforyczny i literacki w 1957 roku, nie w 91, nie w 2006, w 57, wtedy, kiedy wydaje tomik Wołanie do Yeti. Czyli to jest ten moment, kiedy ona przeżywa ten wielki maturalny sen i przejście od twórczości absurdalnej, pod wpływem, tworzonej często pod wpływem ideologii, a do twórczości wolnej. Przejście od zniewolenia do wolności, czyli te małpy, które podpowiadają jej na tej maturze, to one jej mówią Szymborskiej o jej życiu, prawda? To jest łańcucha, to jest historia twoja, to jest historia twoja osobista, prawda? W innym jeszcze, tym samym roku w wywiadzie mówi tak, byłam wówczas głęboko przekonana o słuszności tego, co piszę, ale stwierdzenie to nie zdejmuje ze mnie winy wobec tych czytelników i słuchaczy, na których moje wiersze może jakoś oddziaływały. Gdyby nie ten smutek, to poczucie winy, to może nawet nie żałowałabym doświadczeń tamtych lat, mówiąc w skrócie tych komunistycznych. Bez nich nigdy bym naprawdę nie wiedziała, co to takiego wiara w jakąś jedyną słuszność. Widzicie Państwo, ona się, to doświadczenie spowodowało przemianę u niej. Ona się wyzwoliła z tej ideologii, o czym napisała w wierszu Dwie małpy Broidla i o czym mówi z otwartą przyłbicą już w wolnej Polsce, bo w 91 roku, ale ciągle o tym mówi, bo to ciągle ją boli, prawda? To jest ciągle coś, co ona jakby przepracowuje w sobie, w podświadomości, prawda, i świadomości. I teraz mówi tak, zrozumiałam, że miłość ludzkości jest uczuciem bardzo niebezpiecznym, bo najczęściej prowadzi do uszczęśliwiania ludzi na siłę. No i wreszcie jest jeszcze jeden wniosek, że można z tego zaślepienia jakoś się otrząsnąć i że można jakoś wyzdrowieć, prawda? Czyli, że ona... Bo ona, to co się stało, to ona jakby wyzdrowiała z tego zaślepienia, prawda? To nie jest tak, że ona została autorką komunistyczną, nie wiem, zaślepioną ideologią, bezmyślną, naiwną. Ona miała swoją maturę, ona miała swój próg przejścia. To nie było jak miała lat 20, to ona już była po 30 wtedy, ale lepiej późno niż wcale. Do tego momentu napisała tylko dwa tomy wierszy, wszystko co genialne, za co dostała Nobla, powstało później. Sprzed tego okresu tylko niektóre utwory były naprawdę takiego wielkiego formatu. Natomiast w tomiku Wołanie do Yeti co jeden to lepszy. Począwszy od tego tytułu i właśnie taki wiersz, właśnie jakby, jak ten, tu również Dwie małpy Broidle. Ale w każdym razie
Tutaj mamy za pomocą tych kontekstów odkrywamy osobiste doświadczenia Szymborskiej, prawda? Ale możemy potraktować to tak, jak teraz wracając do obrazu Bruegla, możemy potraktować te doświadczenia jako metaforę trochę szerszą. To znaczy to możemy rozumieć również jako metaforę obywatelki państwa zniewolonego przez Związek Sowiecki, tak jak w czasach Bruegla prowincje niderlandzkie były zniewolone przez Hiszpanów. I tam mieliśmy szatana południa, czyli hiszpańskiego króla, natomiast my tutaj w bloku wschodnim mieliśmy swojego szatana wschodu. To, co tu Państwo widzą, to oczywiście jest żart, bo przecież Bruegel nie mógł namalować Stalina. Ale to jest taki żart, ale to też pokazuje uniwersalność tego obrazu i uniwersalność wiersza. Znaczy, Bruegel maluje historię ludzi, rozpoznaje, jakby maluje, a my musimy to zinterpretować, diagnozuje człowieczeństwo. I ta diagnoza jest bardzo smutna i możemy ją rozumieć dosłownie w odniesieniu do Bruegla, tak jak do Szymborskiej ten wiersz, ale też do państwa, w którym żyje Bruegel i do państwa, czy państw, w których żyje Szymborska i wszyscy ci, którzy są w bloku wschodnim. I jest jeszcze trzeci poziom, ten najgłębszy, to znaczy uniwersalna diagnoza sytuacji człowieka w ogóle. Znaczy my jako ludzie żyjący na świecie jesteśmy zniewoleni. Nasza egzystencja, to nie wiem, to Kamil na przykład robi figurę Syzyfa, prawda, że pchamy ten kamień i on ciągle nam spada i to jest nasze życie, nigdy na górę nie dochodzimy i tak dalej. Takie są często metafory, takie najbardziej smutne. Czyli zarówno ten bardzo mały obraz, jak i ten krótki bardzo wiersz, daje się rozpatrywać na poziomie, jakby w znaczeniach dosłownych i przenośnych i na różnych poziomach. Osobistym, bardziej ogólnym i najbardziej ogólnym. To, do którego poziomu, kiedy, jak dotrzemy, jak Państwo widzą, zależy od tego, jakie zaproponujemy konteksty. Czyli wszystko jest w naszych rękach. Uczniowie przychodzą do szkoły i im jest właściwie obojętne, tak wyjściowo, czy czytają to, czy tamto. No my mamy tę decyzyjność, my mamy możliwość konstruowania sytuacji odbioru tekstów. I teraz, jak Państwo widzicie, można wykonać taką dość skomplikowaną drogę interpretacyjną tego obrazu, genialnego obrazu i genialnego wiersza, tylko to wymaga czasu dużo i to wymaga dodatkowych rozmaitych kontekstów, które pozwalają na ten obraz otwierać i ten wiersz otwierać na różne znaczenia, ale nie wyręczają uczniów w tej robocie. I teraz popatrzcie Państwo, paradoksalnie lub nie paradoksalnie, ten obraz jest dla Bruegla wyzwoleniem i ten wiersz jest dla Szymborskiej wyzwoleniem. To są wolni ludzie. Oni jakby wyartykułowali ten problem. To nie jest tak, że oni się stali wolni tak w ogóle, bo jeśli na tym trzecim poziomie człowiek jest po prostu zniewolony poprzez różne swoje egzystencjalne ograniczenia, ale nazwanie tego stanu, opisanie go, to jest jakby możliwość pewnego zdystansowania się do tego. To tak jak u Gombrowicza. Gombrowicz też mówi, że ogranicza nas forma i od formy nie ma ucieczki, jak tylko w inną formę, od jednej gęby w inną gębę, ale możemy mieć świadomość tego. I ta świadomość daje nam poczucie sensu. Ja mogę z tą formą grać, mówi Gombrowicz, ja mogę mieć do niej dystans. Ja mogę mieć świadomość zniewolenia, mówi Bruegel i Szymborska, ale ja mogę mieć do tego dystans. Ja mogę być Syzyfem, jak mówi Kamil, ale biorę ten kamień i ja wiem, że spadnie, ale ja go biorę i go próbuję wtoczyć na górę, prawda? I to jest to, co człowiek może robić w tym życiu. To znaczy mieć świadomość swojej egzystencji, swojej sytuacji egzystencjalnej i jakoś to oswajać, jakoś to próbować intelektualizować, jakoś próbować się uwolnić od tego koszmaru. I to robi zarówno Szymborska, jak i to robi Herbert. I to są, wiecie Państwo, czy są poważniejsze sprawy na świecie? Nie ma. To są najpoważniejsze sprawy świata. Czy one dotyczą uczniów? Tak. One dotyczą uczniów, tak jak i nas dotyczą wszystkich ludzi. Czy my o tym na co dzień myślimy? Nie, nie myślimy. Trzeba nas do tej refleksji zachęcić, sprowokować, przekonać różnymi sposobami, ale jak już wejdziemy w te refleksje, to czasem możemy dojść do wyzwolenia. I tak jest właśnie w przypadku, na koniec taki żart, fotomontaż. Jeden z badaczy, Jacek Bożozowski, mówi tak, że zarówno Bruegel, jak i Szymborska to są takie
wolne duchy i że oni są obywatelami wiecznej republiki wolnych i mądrych duchów, artystów, myślicieli i poetów. Tu wybrałem dwa takie zdjęcia, Brojgla i Szymborski z papieroskiem. Ona bardzo lubiła palić, bardzo lubiła kawę. Te dwa ptaki za oknem. Wiecie, jest taki film nakręcony przez Kolędę Zaleską, że życie niekiedy bywa znośne. O Szymborskiej opowiadający, bardzo Państwa zachęcam, jeśli ktoś nie widział, do obejrzenia, jest dostępny w internecie, również gdzieś tam. I właśnie tam jest taka scena, zastanawiałem się, z jakiego wiersza to jest, że życie czasami czy niekiedy bywa znośne. I tak myślę, no wszystkie wiersze Szymborskiej czytałem, ale jakoś tego nie kojarzę. I potem na filmie jest taka scena, kiedy ona siedzi sobie w kawiarni niedaleko swojego ukochanego Vermeera, czyli malarza, którego uwielbiała, niedaleko muzeum, i siedzi w kawiarni, pije kawę, pali papierosa i mówi: życie niekiedy bywa znośne. I to jest chyba to, co daje się też wyczytać z tych wierszy, z tego wiersza, z tego obrazu, że życie czasami bywa znośne. I to może dla tych chwil właśnie warto żyć i może do tej republiki wolnych i mądrych duchów, może nie tylko artyści, nie tylko myśliciele, nie tylko poeci, ale i może my też, tacy zwykli śmiertelnicy, może my też moglibyśmy mieć dostęp i czasem możemy nawet tam zabrać naszych uczniów. Bardzo Państwu dziękuję. Chyba mi się nie udało tak bardzo aż przeciągnąć, chociaż myślę, że jakieś 5-7 minut na pewno. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość i mam nadzieję do zobaczenia w jakichś lepszych, nie-covidowych czasach. Do widzenia. Thank you.